Witajcie ponownie w Aneksie, moi kochani. Dziś zajmiemy się sprawą, która miała miejsce we Francji, bo tam z naszymi kryminalnymi opowieściami chyba nas jeszcze nie było. I z tego, co się orientuję, to sprawa ta, która miała miejsce w roku 2003, była sprawą bardzo głośną we Francji. Dużo się o niej mówiło, doczekała się kilku dokumentów, doczekała się jednej książki. I osoby, nie wiem, we Francji mieszkające, czy znające język francuski lub kulturą i historią Francji się interesujące, poprawcie mnie właśnie, jeżeli się mylę, ale mam wrażenie, że ta historia nigdy za bardzo poza Francję nie wyszła. I jest to troszkę dziwne, ponieważ mimo wszystko jest to sprawa dosyć niezwykła i naprawdę szokująca. Od razu niektórzy mówią, że są to spoilery, ale od razu powiem Wam też, że jest to sprawa rozwiązana. Dla tych, którzy od jakiegoś czasu już czekali na jakieś sprawy rozwiązane, ponieważ rzeczywiście ostatnio bardziej na tych zagadkach nierozwiązanych się skupialiśmy. Także ta historia jest dla Was. I na początku muszę się może jeszcze też troszkę wytłumaczyć i zabezpieczyć. Większość źródeł, z których korzystałam podczas researchu do dzisiejszego materiału, Ozzy oczywiście musiał mi przerwać skacząc jak worek ziemniaków na podłogę, muszę się poniekąd zabezpieczyć, ponieważ dzisiejsza historia, robiłam do niej research, korzystałam głównie ze źródeł francuskojęzycznych, które tłumaczyłam. Z tego też powodu obawiam się, że mogły wkraść się jakieś małe nieścisłości. Mam wrażenie, czy mam nadzieję, że dzisiejszą historię udało mi się przekazać w miarę wiernie i w miarę zgodnie z prawdą, natomiast gdzieś tam mogą wkraść się jakieś może niewielkie nieścisłości w stylu, czy ktoś spotkał się z kimś w domu, czy przed domem, czy jedzenie stało na kuchence, czy w piekarniku, tego rodzaju rzeczy. Natomiast mam nadzieję, że cała historia jako taka przekazana została w miarę wiernie. Za jakieś niewielkie nieścisłości przepraszam. Jeżeli ktoś z Was słucha zagranicznych podcastów, anglojęzycznych podcastów, to może już z tą sprawą być zaznajomiony za sprawą True Crime Lines, takiego podcastu. Autorka tego podcastu również zrobiła naprawdę świetną robotę, robiąc research, i ona bazowała mniej więcej na tej samej książce, na której ja bazowałam. Książce, o której teraz nie potrafię powtórzyć tytułu, ponieważ była po francusku. Ja tą książkę głównie tłumaczyłam, znalazłam ją na Amazonie. I z tego co wiem, ona robiła podobnie. Więc mam wrażenie, że słuchając mojego podcastu i jej podcastu możecie zauważyć duże podobieństwa, ale nie stało się tak dlatego, że ja po prostu sobie wzięłam ten podcast, jej podcast i zupełnie wszystko zaczynałam. Po prostu bazowałyśmy najwyraźniej na tych samych źródłach, ponieważ nie da się ukryć, źródeł anglojęzycznych nie ma za wiele. I już, bez zbędnego paplania czy tłumaczenia się, witajcie ponownie w Aneksie. Ja mam na imię Aga, jeżeli jesteście tu nowi, i zapraszam Was na dzisiejszy podcast. Dzisiejszą historię rozpocznijmy od 14-letniego chłopca imieniem Mario, który jedzie na przerwę wiosenną do swojej mamy. Tak dokładnie jedzie do miejscowości Le Grand Bornand w zachodniej części Francji. Miasto to jest malowniczo położone w regionie Alp, dosyć blisko granicy ze Szwajcarią. Mama Mario, Graciela Ottolano, rozwiodła się z jego biologicznym ojcem wiele lat wcześniej i wyszła za mąż za mężczyznę nazwiskiem Zawiet Flaktiv, z którym w tamtym czasie miała trójkę dzieci. 7-letniego Gregorego, 9-letnią Leticję i 10-letnią Sarę. Pod koniec lat 90. rodzina przeprowadziła się z północnej części Francji do Le Grand Bornand właśnie. Przeprowadzili się wszyscy poza Mario, który nie chciał wtedy zmieniać szkoły i postanowił zamieszkać ze swoim biologicznym ojcem gdzieś w okolicach Paryża. Odwiedzał jednak stale swoją mamę, jak i jej nową rodzinę, głównie właśnie podczas wakacji czy ferii. I tak właśnie było w kwietniu 2003 roku, kiedy to Mario przyleciał do domu na wiosenne ferie. Graciela, Zawier i przyrodnie rodzeństwo Mario mieszkali w dużym, ładnym domu, czy może raczej takiej górskiej willi na zboczu góry. To w ogóle właśnie było coś, czym rodzina się zajmowała. Kupowaniem domów lub ziemi w ładnych, malowniczych miejscach i przekształcanie je w wille na wynajem. Czasem je wynajmowali, czasem sprzedawali i właśnie w jednym z takich domów sami mieszkali, a w swoim sąsiedztwie mieli mnóstwo innych domów i willi, którymi również zarządzali. A zatem Mario przyleciał tam 12 kwietnia, z samego rana. Początkowo miał przylecieć wieczorem dnia poprzedniego, zaraz po szkole.
ale ponieważ wtedy dotarłby do Allegra Borneo bardzo późno w nocy, lot ostatecznie zmieniono mu na następny dzień. Mario przyleciał na lotnisko w Genewie, jak się domyślam, ponieważ jest to najbliższe duże lotnisko. Tam wsiadł w taksówkę, którą zawies zamówił dla niego dzień wcześniej. Taksówka ta przywiozła go do domu gdzieś około 11 rano. Gdzie Mario zdziwiony odkrył, że w domu nikogo nie ma, a drzwi wejściowe są zamknięte. Przed domem nie było też rodzinnego samochodu, więc Mario zaczął podejrzewać, że może rodzina pojechała gdzieś na szybkie zakupy i pewnie w każdej chwili się pojawią. Wiedzieli przecież, że Mario przyjedzie. Sami zarezerwowali mu bilety, zorganizowali dla niego samochód. Wiedzieli też dobrze, że Mario nie ma klucza. Ale po kilku minutach czekania, jak i po bezowocnym pukaniu i dzwonieniu do drzwi, Mario wyjął swój telefon komórkowy i zaczął dzwonić. Najpierw na telefon domowy, a potem na telefon komórkowy. Najpierw swojej mamy, później ojczyma, w końcu rodzeństwa. Nic, zero odpowiedzi. Z jakiegoś powodu za każdym razem zgłaszała się poczta głosowa, tak jakby cała rodzina przebywała gdzieś poza zasięgiem. Mario więc, nie mając wyboru, czekał przed domem dalej, gdzieś do 13, kiedy to w końcu zgłodniał i zdecydował się pójść pieszo do miasta, by znaleźć jakąś restaurację i coś zjeść. Miał wtedy szczęście, bo w niewielkim miasteczku natknął się na znajomą swojej mamy, Krystynę, która, gdy usłyszała jego historię, oczywiście mocno się zaniepokoiła i wróciła z nim do domu, aby może pomóc mu wyjaśnić, gdzie może podziewać się jego rodzina. Zaczęli też pukać do drzwi kilku sąsiadów, aby zapytać, czy może widzieli tego dnia rodzinę Flaktiv, może z nimi rozmawiali, może ktoś wie, gdzie rodzina planowała pojechać tego dnia. Ale niestety nie. Nikt niczego nie wiedział, nie widział. Nikt nie widział rodziny Flaktiv od dnia poprzedniego. W końcu, nie wiedząc, co robić, Krystyna zabrała Mario do siebie do domu, mając nadzieję, że Graciela w każdej chwili się odezwie. Ale gdy nadszedł wieczór i zaczął zapadać zmrok, zarówno Krystyna, jak i Mario byli mocno zaniepokojeni. Zaczęli w końcu dzwonić po innych znajomych z miasteczka, z którymi wiedzieli, Flaktivowie utrzymywali kontakt. W końcu, gdy wieść o dziwnym zniknięciu rodziny rozeszła się po mieście, kilku znajomych zdecydowało się pojechać tamtego wieczora do domu, aby sprawdzić, czy może uda im się wyjść do środka. Wtedy też odkryto, że jedne z bocznych drzwi domu nie były zamknięte na klucz. W środku niestety nie znaleźli niczego, co mogłoby ich jakoś przybliżyć do rozwiązania zagadki. W domu panowała dziwna cisza. Po nikim nie było śladu, nie było też żadnej wskazówki, co mogło się stać z pięcioma domownikami. Jedną ze znajomych, która wtedy do domu weszła, była kobieta, która w przeszłości pracowała dla rodziny jako opiekunka. To ona jako pierwsza zauważyła, że parter domu był niezwykle czysty i uporządkowany, co było dosyć nietypowe dla rodziny z trójką małych dzieci, która praktycznie zawsze miała mniejszy czy większy bałagan, zupełnie normalne. Lecz poza tą jedną odstającą od normy rzeczą, wszystko wyglądało tak jak zawsze. Noc z 12 na 13 kwietnia Mario spędził w domu Krystyny. Następnego dnia z samego rana kobieta zabrała chłopca do jego domu, aby ten mógł rzucić na wszystko okiem jeszcze raz w dziennym świetle. I może gdzieś zauważy coś, co inni wcześniej przegapili, jakąś informację, notatkę. Coś, co wyjaśni to nietypowe zaginięcie. Jednak oględziny domu w ciągu dnia nie uspokoiły ich ani trochę. W domu rzeczywiście panował porządek, ale nie tak sterylny, jak mogłoby się wydawać. Na stole w kuchni leżały dwa laptopy, wciąż podłączone do prądu. Lodówka była pełna jedzenia, a na kuchence, znów według innych źródeł w piekarniku, leżał przygotowany posiłek, jakby tylko czekający na odgrzanie. Pierwsze piętro istotnie było zadziwiająco czyste i uporządkowane, ale drugie zdradzało już jednak więcej oznak, że ktoś tam istotnie żył i mieszkał. Zauważono też, że pościel była ściągnięta z kołder w niektórych łóżkach. Pościeli tej potem nie uda się nigdzie w domu znaleźć. Ani w pralce, ani w koszu na pranie. Więc wszystko wskazywało, że istotnie jeszcze dwa dni temu w domu tym toczyło się normalne życie. Ale wszystko wyglądało tak, jakby nagle rodzina rzuciła wszystko to, co robi, wsiadła do rodzinnego samochodu i gdzieś odjechała, zupełnie nikomu o tym nie mówiąc. Wszystko niestety zaczynało wyglądać coraz bardziej podejrzanie i złowrogo.
Opis tego opuszczonego domu, w którym nagle życie jakby się zatrzymało, bardzo przypomniał mi sprawę rodziny Bogdańskich. Jeżeli jeszcze nie znacie tej sprawy, to naprawdę gorąco polecam podcast Justyny Mazur na ten temat. A gdy Mario i Krystyna próbowali zgłosić zaginięcie na policję, to na początku usłyszeli, że należy jeszcze poczekać. Rodzina zniknęła najwyraźniej z piątku na sobotę, więc może wyjechali gdzieś na weekend. Może zapomnieli o odwiedzinach Mario i mają pojawić się w poniedziałek. Nie miało to oczywiście zupełnie sensu. Dlaczego Xavier i Graciela mieliby tak nagle, zupełnie nie planując tego, gdzieś wyjechać, w momencie, gdy jeszcze dzień wcześniej rezerwowali dla Mario taksówkę? Nie było szans, że oboje tak nagle po prostu zapomnieliby o chłopcu. Weekend więc Mario spędził w domu Krystyny, licząc na to, że sprawa w każdej chwili się wyjaśni. Niezwykle szkoda mi tego zaledwie 14-letniego chłopca, który przyjechał, jak myślał, na kolejne wesołe ferie, które spędzi z mamą, z ojczymem i z trójką rodzeństwa. Zamiast tego przyjechał do podejrzanie cichego domu i utknął tam zupełnie sam, polegając jedynie na pomocy ledwie znanych mu dorosłych. Gdy nadszedł poniedziałek, a po rodzinie wciąż nie było śladu, kilku funkcjonariuszy policji pojawiło się w domu, aby rzucić na wszystko okiem. Nie zauważyli jednak wtedy niczego poza tym, co wcześniej zauważyła Krystyna i Mario. Zgodzili się wtedy, że wszystko istotnie wygląda podejrzanie. I ponieważ brakowało samochodu, powstała taka robocza hipoteza, że mogło dojść do jakiegoś wypadku. Górskie drogi są oczywiście kręte, niebezpieczne, a w kwietniu często i bardzo śliskie. Poza tym Xavier uchodził za kiepskiego i nieostrożnego kierowcę. Więc może w grę wchodził właśnie jakiś wypadek samochodowy. Skontaktowano się ze wszystkimi szpitalami w okolicy, ale bez rezultatów. Zaczął jednak rysować się kolejny przykry scenariusz, według którego samochód rodzinny może wpadł w poślizg, zjechał gdzieś z drogi, wpadając w jakąś przepaść. Rodzina poniosła śmierć, a ich auto utknęło, znajdowało się w jakimś, nie wiem, niewidocznym i trudno dostępnym miejscu. W takim wypadku odnalezienie rodziny mogło być niezwykle trudne i zająć sporo czasu. Wysłano więc informację o zaginięciu rodziny do innych departamentów policji oraz do pobliskiej Szwajcarii. W tym momencie pozostawało tylko czekać. Ale niedługo później zaczęto też interesować się innymi opcjami, jak na przykład tym, że rodzina Flaherty celowo przy czymś uciekła, albo że padła ofiarą przestępstwa. Zwłaszcza, że na jaw zaczęły wychodzić poprzednie problemy Xaviera, który, jak się okazuje, w przeszłości nie był zupełnie uczciwy w prowadzeniu swoich biznesów. W roku 1998 Xavier otrzymał karę za kilka pomniejszych przekrętów w prowadzeniu swoich firm i za złe traktowanie pracowników i niewypłacanie im pensji. Przez to Xavier musiał zamknąć swoją ówczesną działalność i jako karę nie mógł założyć nowej firmy i prowadzić działalności przez kolejne 10 lat. I to właśnie między innymi to spowodowało eksodus rodziny do małego alpejskiego miasteczka. I Xavier istotnie nie założył tam żadnej firmy, bo nie mógł, ale założyła je Graciela. I para poniekąd razem prowadziła biznes, tak jak w zasadzie zawsze. Tylko, że oficjalnie wszystko było pod nazwiskiem Gracieli. Czy było więc możliwe, że rodzina w coś się wmieszała? Że pożyczyła na przykład pieniądze od niewłaściwych ludzi? Rodzina Flaherty żyła na dosyć wysokim poziomie. Mieli ładny dom, samochód, stać ich było na drogie rozrywki, drogie wakacje. I wyraźnie oczywiście doszli do tego wszystkiego ciężką pracą. Ale wiele wskazywało też, że przynajmniej w przeszłości, też trochę chodzeniem na skróty i małymi oszustwami, powiedzmy. Coś, co nie zaczęło wyglądać dla nich najlepiej i wielu ludzi zaczęło skłaniać się ku przekonaniu, że rodzina wpadła w jakieś poważne kłopoty. A ponieważ przy okazji Graciela była włoskiego pochodzenia, no to zaczęły się plotki, że może rodzina była związana z włoską mafią, coś co jednak nigdy nie zostało potwierdzone. Odkryto też, że rok wcześniej, w kwietniu 2002 roku, jeden z nowo wybudowanych domów rodziny Flaherty strawił pożar, który, jak wykazało śledztwo, był wynikiem podpalenia. Pierwsze podejrzenia wtedy padły na Xaviera, na to, że to on sam podpalił swój dom, aby wyłudzić pieniądze z ubezpieczenia.
Ale podejrzenia te bardzo prędko okazały się nie mieć za wiele sensu. W momencie, gdy doszło do pożaru, proces ubezpieczenia budynku nie był jeszcze zakończony, więc rodzina Fractiv niczego na tym nie zyskała. Kto więc w takim razie podpalił ich dom? Wiedziano, że rodzina nie była zbyt lubiana w tym małym mieście. Gdebodno to alpejskie miasteczko, w którym ceny nieruchomości w ostatnich latach wystrzeliły w górę. A wszystko to m.in. przez inwestorów, takich jak właśnie Xavier i Graciela, którzy budowali tam luksusowe wille, aby potem wynajmować je za krocie bogatym turystom, którzy przyjeżdżali tam na narty. Wszystko to powodowało wzrost cen, z czego ludzie mieszkający w Grabodno przez całe życie nie byli zachwyceni. Wszystko to mogło prowadzić do skrajności, do desperacji, w wyniku której ktoś porwał się na przykład na podpalenie luksusowej willi, aby dać ich właścicielom do zrozumienia, że nie są tu mile widziani. A niedługo po pożarze rodzina odkryła, że w nocy ktoś oblał ich samochód benzyną. Oblał, ale nie podpalił, co wyglądało trochę jak groźba, bardzo niepokojąca groźba. I groźby groźbami, podpalenie podpaleniem, ale czy pieniądze i wzrost cen w miasteczku byłby dla kogoś wystarczającym motywem, aby zrobić krzywdę rodzinie z trójką małych dzieci? Okazało się też, że rodzina miała kilka kredytów, które łącznie zadłużały ich na prawie 3 miliony euro. Ale nie oznacza to wcale, że Fractivowie byli na granicy bankructwa. Kredyty te były wzięte głównie na zakup ziemi, na budowę domów, które w roku 2003 już oczywiście stały i przynosiły dochody. Więc kwota ta była oczywiście duża, ale Fractivowie co miesiąc mieli spore przychody, dzięki którym te pożyczki zawsze spłacali. No ale wciąż oczywiście można było też argumentować, że 3-milionowy kredyt mógł, no cóż, nie jedną osobę nakłonić do tego, aby spakować rodzinę, wziąć pieniądze i prysnąć. Jednak nie znaleziono żadnych dowodów na to, aby rodzina przed swoim zniknięciem wypłaciła jakieś duże ilości gotówki, wyczyściła konto czy zamknęła jedno ze swoich kont. Wszystkie pieniądze leżały na koncie tak jak zawsze. Zresztą od piątku na żadnych z ich kart i kont nie było żadnej aktywności. Tym, co jednak zdawało się popierać wersję o ucieczce, było to, że w domu nigdzie nie znaleziono ich dokumentów osobistych ani paszportów. Podobnie było z telefonami komórkowymi, których również brakowało i na których również nie było żadnej aktywności od piątku, gdzieś około 18. Co niepokojące, próba wyśledzenia tych telefonów wykazała, że wszystkie zostały wyłączone praktycznie w tym samym momencie, około 18.50 w piątek. I od tego czasu żaden z nich nie został włączony i nie było na nich absolutnie żadnej aktywności. Nie było też żadnych połączeń wychodzących z ich telefonu stacjonarnego. Było za to kilka połączeń przychodzących, ale później wszystkie w toku śledztwa okazały się być nieistotne. Były to głównie telefony na przykład od ludzi zainteresowanych wynajmem. A ostatnią osobą, która widziała kogoś z członków rodziny, tak dokładniej Xaviera, był mężczyzna, który wynajmował jeden z jego domów. David, który powiedział policji, że rozmawiał w piątek po południu z Xavierem, który przekazał mu wtedy klucz do jednego z domów, mówiąc, że tamtego dnia przyjeżdża nowy gość, nowy wynajmujący, że Xaviera nie będzie w domu i poprosił Davida o przekazanie nowemu gościowi tego klucza, co ten też uczynił później wieczorem w piątek, około 20. I na początku też z tego wynikło pewne nieporozumienie, bo ten nowy wynajmujący rozmawiał wcześniej z Gracielą przez telefon. I ta wtedy mu wytłumaczyła, że mężczyzna może wejść do wynajętego przez siebie domu przez garaż, nie potrzebuje klucza. I powiedziała mu, że później, gdy ona i jej mąż wrócą do domu, to jej mąż pewnie przyjdzie do niego i przyniesie mu klucze. Dlatego, gdy to David pojawił się z kluczem, gość błędnie pomyślał, że to był właśnie Xavier, właściciel. Dopiero gdy zobaczył zdjęcia zaginionej rodziny, zrozumiał, że się pomylił. A zatem wszystko wskazywało na to, że ktoś z rodziny Fractiv był widziany po raz ostatni cały i zdrowy w piątek, około 18. A 50 minut później telefony rodziny zostały wyłączone. Co więc stało się w ciągu tych 50 minut? 17 kwietnia, gdy po rodzinie wciąż nie było śladu, policjanci powrócili do domu rodziny Fractiv, aby przyjrzeć się wszystkiemu jeszcze raz trochę lepiej.
I to właśnie wtedy zauważają coś dziwnego. Dwa laptopy oraz teczka z dokumentami, które zauważyli tam kilka dni wcześniej, zniknęły. Znajomi i członkowie rodziny mieli w ciągu ostatnich 6 dni dostęp do domu, ale zaprzeczali, aby cokolwiek tam ruszali, przekładali, czy tym bardziej z domu zabierali. A więc czy to w takim razie ktoś z rodziny Flactive niepostrzeżenie wrócił do domu i zabrał pozostawione tam wcześniej rzeczy? A może to osoba odpowiedzialna za ich zaginięcie na przykład pozbywa się dowodów? To spowodowało, że od tego czasu dom był pod stałą obserwacją policji oraz że został w końcu znacznie dokładniej przeszukany. I wtedy też dokonano mrożącego w żyłach odkrycia. Pomiędzy deskami podłogi w salonie znaleziono pokruszone ludzkie zęby. A dokładna inspekcja podłogi pozwoliła też zauważyć niewielkie ślady krwi, którą ktoś dokładnie posprzątał. Nie był jednak w stanie usunąć wszystkiego z nierównej powierzchni drewnianej podłogi. Na piętrze w jednej z dziecięcych sypialni zauważono spory kawałek wykładziny, który został niedawno wycięty. Dziura została potem przykryta niewielkim dywanikiem, przez co nie została zauważona od razu. A w salonie, na podłodze za zasłoną, znaleziono łuskę z naboju z broni niewielkiego kalibru. Na miejsce wezwano więc techników policyjnych i we wszystkich pokojach domu użyto wtedy środku, który nazywa się Bluestar. Jest to środek do wykrywania śladów krwi, taki trochę podobny do luminolu. I ten test też wykazał ogromne ilości krwi w wielu miejscach w domu. Krwi, która najwyraźniej została przez kogoś posprzątana. Znajdowała się na podłodze w kuchni, na szafkach kuchennych, na podłodze salonu, na jednym z foteli, na podłodze, na ścianie i łóżku w pokoju jednej z dziewczynek. Na ścianie koło schodów, również w pralni. Ilość krwi, jak i jej rozmieszczenie, sugerowało, że ofiar było kilka. I dawało podstawy sądzić, że przynajmniej niektórzy członkowie rodziny najwyraźniej zostali zaatakowani i w wyniku tego ataku stracili życie. Należało więc ustalić, do kogo należały ślady krwi. Czy do wszystkich 5 członków rodziny, czy może tylko do 4? Każdy z nas słyszał przynajmniej jedną z tych historii, w których to jedno z rodziców zabija członków swojej rodziny, a potem albo ucieka, mając nadzieję na rozpoczęcie nowego życia, albo popełnia samobójstwo. Zbadanie wszystkich profili DNA jednak wykazało, że znajdowała się tam nie tylko krew obojga rodziców oraz trójki dzieci, ale jeszcze jednej, 6 niezidentyfikowanej osoby. I okej, na pierwszy rzut oka może też nie powinno nas to dziwić. Rodzina Flactive przecież wielokrotnie gościła w swoim domu znajomych, rodzinę, sąsiadów. To DNA mogło pochodzić od każdego i mogło znaleźć się tam już wcześniej. Ale sęk w tym, że DNA to pochodziło z krwi, którą znaleziono w kilku miejscach w domu i krew ta była w niektórych przypadkach zmieszana z krwią innych członków rodziny. Należało więc jak najprędzej ustalić, kim była ta 6 osoba. Czy była to kolejna ofiara, o której nie wiemy, czy, co zdawało się tutaj być bardziej prawdopodobne, sprawca, który w wyniku ataku został ranny. Wiele wskazywało na to, że to brakującego samochodu rodziny użyto do przetransportowania ich ciał. Następnym krokiem w rozwiązaniu tej układanki było więc znalezienie tego samochodu. Co zajęło sporo czasu, ale samochód w końcu został odnaleziony prawie miesiąc później, bo 13 maja. Odnaleziono go nigdzie indziej jak w pobliżu międzynarodowego lotniska w Genewie. I co ciekawe, okazało się, że samochód został po raz pierwszy zauważony na lotnisku 16 kwietnia, 5 dni po zaginięciu rodziny, ponieważ stał zaparkowany w niedozwolonym miejscu. Samochód dostał nawet wtedy mandat, ale niedługo później został przeparkowany i porzucony na innym parkingu wciąż w obrębie lotniska. A więc wszystko wygląda tak, ktoś porzuca samochód na lotnisku, gdzieś przed 16 kwietnia, ponieważ wiemy, że 16 kwietnia samochód ten otrzymuje mandat. I jakiś czas później ktoś powraca, aby przestawić ten samochód w inne, dozwolone miejsce. W samochodzie znaleziono niewielkie ślady krwi wszystkich członków rodziny poza 7-letnim Gregorem.
Zauważono też, że z bagażnika zniknęła wyścielająca go wykładzina. Założono więc, że i ciało Gregorego musiało się tam znajdować, lecz po prostu nie pozostał po tym żaden ślad. Kto w takim razie był za to wszystko odpowiedzialny? Czy rodzina Flaktiv istotnie zadarła z niewłaściwymi ludźmi? I to, co policja odkryła, było śladami po jakiejś egzekucji? Rzeczywiście, można to nazwać egzekucją, ale to niekoniecznie jakaś zorganizowana przestępczość czy mafia była tutaj w to zaangażowana. Jeszcze we wstępnym etapie śledztwa policjanci zauważyli, że w sprawie jest jedna osoba, która wydaje się być im lekko podejrzana. Mężczyzna, który, jak twierdzi, widział Zawiera jako ostatni. Dawid Otia, jeden z jego wynajmujących. Dawid, jak i jego dziewczyna, Aleksandra Lefebvre, od początku też nie kryli się ze swoją niechęcią do rodziny Flaktiv. Gdy o sprawie zrobiło się głośno po raz pierwszy i wokół domu zaczęli kręcić się dziennikarze, ekipy telewizyjne, zarówno Aleksandra, jak i Dawid zgodzili się udzielić wywiadu, i to nie jednego wywiadu, w którym opowiedzieli wszystko, co wiedzieli o rodzinie Flaktiv i w którym mówili m.in., że rodzina Flaktiv, a w szczególności Zawier, nie byli zbyt sympatyczni. Aleksandra zresztą w przeszłości pracowała dla nich jako pomoc przy sprzątaniu domów. Ale jak wyjaśniła sposób, w jaki Zawier traktował swoich pracowników, spowodowało, że prędko się zwolniła. To właśnie m.in. wywiady udzielone przez Dawida i przez Aleksandrę spowodowały, że rodzina Flaktiv albo padła ofiarami przestępstwa, ponieważ była zamieszana w jakieś lewe interesy, albo że rodzina uciekła, zabierając ze sobą na przykład jakąś gotówkę. Ponieważ Aleksandra i Dawid odmalowali ich właśnie jako takich, no, oszustów, powiedzmy. Wszystko to spowodowało, że Aleksandra i Dawid gdzieś tam, no, policjantom, że tak to kolokwialnie powiem, nie leżeli od początku. Zauważyli też, że gdy przeszukiwali dom rodziny Flaktiv, to Dawid wszystko uważnie obserwował. W czym, no, może też nie ma niczego dziwnego w końcu, jeżeli nasi sąsiedzi zaginęli, a w ich domu toczą się jakieś działania policji, no to mimo woli każdy z nas oczywiście będzie tym zainteresowany. W tamtym czasie oczywiście wszyscy sąsiedzi rodziny Flaktiv, jak i w ogóle wszyscy mieszkańcy miasteczka, zatrzymywali się koło domu, obserwowali policjantów, no co by nie było, jeżeli podejrzewa się, że w naszym sąsiedztwie doszło do przestępstwa, no to oczywiście, że będziemy zainteresowani. Ale Dawid przebijał wszystkich tych ciekawskich, bo on wszystkie działania policji bacznie obserwował i to obserwował przy użyciu lotnetki. Podejrzenia policjantów wzrosły jeszcze, gdy potem, jak odkryto nieznane DNA w domu rodziny, policja zaczęła oczywiście prosić wszystkich bliskich, znajomych, rodzinę i tak dalej, bez wyjątku, o próbki ich DNA, aby móc je porównać. No to poproszono oczywiście też sąsiadów, więc w tym i Dawida oraz Aleksandrę. I Dawid na początku odmówił, zrozumiawszy jednak, że ono nie wygląda to dla niego najlepiej, zgodził się, jednak od razu zaznaczając, że policjanci powinni wiedzieć, że na kilka dni przed zaginięciem rodziny Dawid był w ich domu, wypił wtedy drinka z Zawierem i w czasie tej wizyty skaleczył się w rękę. Więc możliwe, że jego krew gdzieś w jakichś niewielkich ilościach w domu zostanie znaleziona. Został jednak wtedy zapewniony, że w takim wypadku nie ma się o co obawiać, ponieważ krew tej szóstej osoby była zmieszana z krwią ofiar. Innymi słowy, osoba ta aktywnie krwawiła w momencie, gdy rodzina została zaatakowana. Więc nie ma mowy, że była to jakaś strata krew sprzed kilku dni na przykład. Wszystkie podejrzenia policjantów w lipcu 2003 roku oficjalnie się potwierdziły, ponieważ wtedy to badania potwierdziły właśnie, że właścicielem tego nieznanego DNA jest właśnie Dawid Otia. Wtedy też policja podjęła decyzję o niearesztowaniu mężczyzny od razu, a raczej o obserwowaniu go, aby móc zebrać więcej dowodów i lepiej zrozumieć, co się stało. Sądzono bowiem, że Dawid nie zrobił tego wszystkiego sam. Przeniesienie 5 ciał do samochodu, pozbycie się ich i zebranie auta aż do Genewy, aby móc je potem porzucić. Wszystko to oczywiście technicznie było możliwe do wykonania przez jedną osobę,
ale podejrzewano, że ktoś mógł mu w tym pomagać. Chociażby aby na przykład wrócić jakoś z Genewy do domu. Oczywiście Dawid mógł albo skorzystać z komunikacji miejskiej, albo z taksówki, no ale możliwe było również, że ktoś po prostu pojechał za nim drugim samochodem i potem, gdy Dawid porzucił samochód w Genewie, zabrał go stamtąd i razem wrócili do domu. Zaczęto więc podsłuchiwać rozmowy telefoniczne zarówno Dawida, jak i Aleksandry. Udało się dzięki temu nagrać kilka rozmów, które sugerowały, że Aleksandra i Dawid dokładnie wiedzieli, co przydarzyło się rodzinie Flaktiv. Ale niestety było to wciąż jeszcze dalekie od przyznania się do winy. We wrześniu jednak Aleksandra odbyła rozmowę telefoniczną z przyjaciółką. Tutaj, będąc lekko wstawioną, zdradziła jej, że ona i Dawid dużo się ostatnio kłócili, ponieważ Dawid bardzo się martwił, że zostanie aresztowany za morderstwo rodziny Flaktiv. Ale teraz po upływie kilku miesięcy staje się trochę bardziej pewny siebie i zaczyna dochodzić do wniosku, że może jednak upiekło mu się i że jest poza wszelkimi podejrzeniami policji. Słuchając wszystkich tych rozmów, policja również dowiedziała się o dwóch wcześniej nieznanych ich osobach, które najwyraźniej również do pewnego stopnia były w tę sprawę zamieszane. Byli to najbliżsi i w zasadzie jedyni przyjaciele pary, Stefan i Izabel Aremza. W końcu po zebraniu wystarczających dowodów, policja aresztowała całą czwórkę 17 września. Po ich wcześniejszym zachowaniu oczywiście można by przypuszczać, że zatrzymani będą wszystkiemu zaprzeczać. Ale nie. Przypuszcza się, że napięcie w ostatnich miesiącach było tak wysokie i cała czwórka żyła dosłownie na szpilkach, żyła w takim napięciu i stresie, że gdy zostali zatrzymani, to nikt nie wytrzymał napięcia i policja poznała całą historię już pierwszego dnia. Jestem pewna, że interesuje Was, kim w ogóle byli ci ludzie, co zrobili z rodziną Flaktiv i przede wszystkim dlaczego. Cofnijmy się teraz trochę w czasie, aby zrozumieć, kim byli, skąd się wzięli i jak to się stało, że wylądowali tam, gdzie wylądowali i dopuścili się tego, czego się dopuścili. Aleksandra Lefebvre Dawid Otyad poznał w roku 1994, gdy on miał lat 22, a ona 17. Para rozpoczęła związek, który jej rodzicom w szczególności niezbyt się podobał. Dawid był od niej starszy, ale poza tym zdawał się być niedojrzały i niezbyt odpowiedzialny. Rodzice Aleksandry sądzili, że ten ściąga ją na złą drogę. 2 lata później Aleksandra, mając 19 lat, zaszła w ciążę. Wtedy też rodzice obojga młodych ludzi zdecydowali, że najwyższy czas dorosnąć. Dawid miał wtedy pracę, ale wciąż mieszkał u mamy, nie pomagając w domu czy nie dokładając się do rachunków. Jego mama zdecydowała więc, że nie ma zamiaru przyjmować pod swój dach jego dziewczyny i dziecka. Sądziła, że to jej prędko przypadnie obowiązek wychowywania ich dziecka. Ponieważ zarówno Dawid, jak i Aleksandra zdawali się wciąż być niedojrzali i nieodpowiedzialni. Zależało jej na tym, aby syn się wyprowadził, w końcu dorosł, stał się odpowiedzialny i zajął rodziną, którą zdecydował się założyć. Jego mama może też nie dostrzegała tego zbyt dobrze, ale wielu ludzi wokół Dawida tak. Młody mężczyzna dosyć szybko dał się poznać jako lekki mitoman i krętacz, który lubił manipulować ludźmi dla swojej korzyści. Dla przykładu, wielu ludziom opowiadał o tragediach, jakich doświadczył, o cierpieniach, jakie przeszedł w latach 90., gdy to na jakiś czas wyjechał i brał udział w działaniach wojennych w byłej Jugosławii. I istotnie, Dawid został wysłany do Jugosławii, gdy był w wojsku, ale nigdy nie brał czynnego udziału w walce. Nie był nigdy nawet nigdzie jej blisko. Lubił jednak mocno koloryzować swoje historie, aby odmalować się jako bohatera wojennego i zaskarbić sobie gdzieś ten szacunek i sympatię. Co chyba jednak i tak nie zdawało się na zbyt wiele, ponieważ Dawid miał niezwykle wybuchowy charakter i bywał raczej opryskliwy. Nie zaskarbił sobie tym jednak zbyt wielu przyjaciół. Może poza Aleksandrą, która z jakiegoś powodu uparcie trwała u boku swojego chłopaka. Potem, gdy Aleksandra zaszła w ciążę, parę zamieszkała na jakiś czas u dziadków dziewczyny. Ale wyprowadzili się, a może nawet zostali wyrzuceni po około miesiącu, ponieważ w domu stale wybuchały konflikty. Młodzi w końcu byli zmuszeni wynająć swoje własne, skromne mieszkanie. Przez jakiś czas radzili sobie nawet nie najgorzej.
David miał pracę jako mechanik, ale stracił ją pod koniec lat 90. Gdy to został zwolniony, ponieważ stawał się coraz bardziej wybuchowy i agresywny. Nie słuchał poleceń kierownika, wdawał się w ciągłe awantury. Poza tym był podejrzany o kilka kradzieży. Para przez jakiś czas nie miała więc żadnego źródła dochodu i mieli też wtedy drugie dziecko w drodze, więc próbowali pomieszkiwać tu i tam na koszt krewnych. Aleksandra również dała się poznać jako manipulatorka, ale w zasadzie chyba nawet trochę lepsza niż David, ponieważ gdzie David był agresywny i wybuchowy, jeżeli chciał coś zyskać, to głównie krzykiem i przemocą. A Aleksandra znowu wiedziała, jak, nie wiem, powiedzmy, oszukiwać system. Po tym, gdy urodziła pierwsze dziecko, oczywiście zaczęła tam otrzymywać jakieś benefity z tego tytułu. Nie wiem, jak to wtedy dokładnie wyglądało we Francji. No ale para otrzymywała jakieś tam pieniądze, jakieś tam, nie wiem, dofinansowanie z tego tytułu, że miała dziecko. Aleksandra wtedy zaczęła się bardzo tą pomocą socjalną interesować i zaczęła czytać o tym, w jaki sposób wyciągnąć od rządu jak najwięcej. Czym w końcu udało jej się zapewnić swojej rodzinie całkiem niezły byt. Odkryła na przykład, że będąc samotną matką, otrzymywałaby zdecydowanie lepszą pomoc socjalną niż będąc w związku z Davidem. Przez wiele lat oszukiwała więc, twierdząc, że jest samotną matką dwójki dzieci, która nie ma w ogóle żadnego innego dochodu, mimo że w tym czasie David wciąż pracował. Także takie było to ich życie. Pary takich mniejszych oszustów, powiedzmy. Ale w końcu, gdy zrazili do siebie wszystkich znajomych, wszystkich krewnych i nie mieli gdzie się podziać, ostatecznie przenieśli się właśnie do Le Grabotno, ponieważ Aleksandra znalazła tam ofertę pracy jako osoba do sprzątania luksusowych willi do wynajęcia. Tak właśnie u rodziny Flaktiv. A ponieważ znalezienie czegoś na wynajem, jakiegoś mieszkania dla rodziny w tak małym i to jeszcze turystycznym mieście było trudne, Zawiety i Graciela pozwolili Aleksandrze i Davidowi oraz ich dzieciom pomieszkiwać w jego domach i mieszkaniach, które akurat stały puste. Ponieważ prawie zawsze, a już w szczególności poza sezonem, chociaż jedna nieruchomość rodziny Flaktiv stała pusta, więc Zawiet i Graciela pozwolili rodzinie Davida i Aleksandry w tych domach, mieszkaniach pomieszkiwać. Oczywiście oni od czasu musieli się przenosić, jeżeli akurat dany dom czy mieszkanie było potrzebne, no ale Zawiet pobierał od nich za to bardzo niską opłatę, a czasem nawet i w ogóle. Dla obu stron więc był to całkiem dobry układ. Aleksandra i David mieli w okolicy tylko dwoje przyjaciół. Właśnie Stefana i Izabelę Haremzów, których znali już od kilku lat. Wierzy się, że David i Stefan razem popełniali mniejsze i większe przestępstwa. Włamywali się do samochodów, domów, kradli samochody i sprzedawali je na części, tego rodzaju rzeczy. Z czasem też David zaczął żywić nienawiść do Zawiera i Gracieli. On i Aleksandra uważali, że rodzina Flaktiv pławi się w luksusach i że David i Aleksandra również na jakąś tam część tego luksusu zasługują. Pamiętacie ten nowy dom, który ktoś spalił rok przed zaginięciem rodziny? Okazało się, że za podpaleniem stał właśnie David, który zresztą zdobył to przy pomocy Stefana. Jak wykazało śledztwo policji, willa, w której Aleksandra i David mieszkali w roku 2002, została sprzedana. Ponieważ rodzina Flaktiv nie tylko wynajmowała te swoje domy i wille, ale również sprzedawali je. I to zwykle na takich zasadach, że tam pod nieobecność właściciela oni tymi domami się zajmowali, albo nawet pomagali tam znaleźć kogoś na wynajem, jeżeli nowy właściciel chciał na przykład ten dom wynajmować. I właśnie jedna z tych willi została sprzedana. Była to akurat willa, w której wtedy mieszkali David i Aleksandra. Ponieważ była to willa bardzo ładna i luksusowa, no to David i Aleksandra, którzy mieszkali tam prawie że za darmo, no niezbyt chcieli się stamtąd wyprowadzać. No ale nie mieli wyjścia. Zawiat, który był właścicielem nieruchomości, dom sprzedał i powiedział im, że muszą go zwolnić najpóźniej 12 kwietnia 2003 roku, ponieważ wtedy to chciał przejąć ją nowy właściciel. Tak, mówię 12 kwietnia, to jest dokładnie dzień, kiedy 14-letni Mario przyjechał do domu i odkrył, że jego rodzina zniknęła. Zniknęło najwyraźniej 11 kwietnia, czyli takim dziwnym zbiegiem okoliczności,
zniknęli dokładnie dzień przed tym, gdy Dawid i Aleksandra mieli zwolnić tą luksusową willę. Ale ta willa wtedy i tak była już sprzedana. Nieważne, czy rodzina Flactive była na miejscu, czy nie. Nowy właściciel się pojawił, zapłacił za dom, miał umowę, więc oczywiście chciałaby Aleksandra i Dawid wynieśli się z niej tak czy inaczej. Aleksandra i Dawid w końcu to zdobili. To zajęło im to parę tygodni, ale rzeczywiście zwolnili tę willę i przenieśli się do innego domu, do domu obok, również należącego do Zawiera i Gracieli. Utrzymywali też, że nie muszą za niego płacić, ponieważ zapłacili Zawierowi gotówką za wynajem na kilka miesięcy z góry. Przedstawili też umowę, którą z Zawierem podpisali wcześniej tego miesiąca. Jak się później okaże, podpis Zawiera na tej umowie został sfałszowany przez Aleksandrę. Para mieszkała więc przez jakiś czas tuż obok miejsca zbrodni i obserwowali dokładnie działania policji. Co zatem wydarzyło się 11 kwietnia? Dawid Otiad, teraz tylko według jego zeznania, jak na razie, poszedł tamtego dnia do domu rodziny Flactive. Chciał porozmawiać z Zawierem i Gracielą. Nie był zadowolony, że musi się ponownie przeprowadzać i chciał jakoś dogadać się z Zawierem, aby pozwolił mu i jego rodzinie zostać dłużej albo przenieść się do innego domu. Ale Zawier odmówił, mówiąc, że chce, aby on i Aleksandra wyprowadzili się, ponieważ ani dla niego nie pracują, ani nie są w stanie płacić pełnej ceny za wynajem, tak jak wszyscy inni. W końcu pomiędzy Dawidem a Zawierem doszło do kłótni, która przerodziła się w bójkę. Wtedy też Dawid, bojąc się Zawiera, który był od niego większy, wyjął broń, którą tak akurat przyniósł ze sobą dla obrony własnej, jak to powiedział, i wycelował w Zawiera, chcąc go jedynie wystraszyć. Ale najwyraźniej bezpiecznik broni był wadliwy, ponieważ ta wypaliła prosto w głowę Zawiera, zabijając go na miejscu. Dawid, będąc w szoku i rozumiejąc, że wszyscy członkowie rodziny byli świadkami tego, co zaszło, zdecydował się zabić całą rodzinę. Leticję i Gregorego postrzelił w salonie, Graciele w pralni, a Sarę w jej pokoju na górze. Po czym zawinął ciała w prześcieradła, załadował do rodzinnego samochodu i wziął się za sprzątanie domu. Pamiętacie tego mężczyznę z początku, który przyjechał wynająć tamtej nocy jakiś dom i klucz przekazał mu wtedy Dawid, którego ten błędnie wziął za właściciela? Okazało się, że ten mężczyzna zadzwonił tamtego wieczoru na telefon domowy rodziny Flactive i nagrał wiadomość na automatyczną sekretarkę, mówiąc, że przyjechał już i że czeka na klucz. Wiadomość, którą Dawid wtedy usłyszał, sprzątając. Zdał sobie sprawę, że ten mężczyzna może w każdej chwili zajść do domu w poszukiwaniu właścicieli i nakryć Dawida na gorącym uczynku. Odszukał więc klucz i zaniósł go, podając się za właściciela. Następnie wywiózł ciała rodziny w odludne miejsce w górach, gdzie spalił je przy użyciu benzyny. Spalenie wszystkich 5 ciał zajęło mu niecałe 3 godziny. Następnie wrócił do miasteczka, porzucił samochód przy drodze i wrócił pieszo do domu. Później opowiedział o wszystkim Stefanowi i Aleksandrze. To Stefan właśnie pojechał z Dawidem do Genewy, aby porzucić samochód. Doszli do wniosku, że Dawid porzucił samochód zbyt blisko domu i w zbyt widocznym miejscu. Uznali, że porzucenie samochodu koło lotniska zmyli policję i spowoduje, że wszystko będzie wyglądało jeszcze bardziej tak, jakby rodzina gdzieś uciekła. To właśnie Stefan pojechał z Dawidem kilka dni później do Genewy, aby ten samochód tam porzucić. Potem zdecydowali się wrócić i przestawić go w mniej widoczne miejsce, obawiając się, że policja znajdzie samochód zbyt prędko i że sprawdzi monitoring, który mógł Dawida i Stefana wtedy uchwycić. I za drugim razem, aby samochód przestawić, pojechali wszyscy, niczym na rodzinną wycieczkę. Dawid, Aleksandra, Stefan i Izabel. To również Dawid wrócił potem do domu i ukradł laptopy i dokumenty rodziny. Zabrał też kilka innych mniejszych sprzętów, których braku wtedy nawet nie zauważono. Jak jakieś odtwarzacze muzyki, odtwarzacz DVD na przykład. Zabrał też ich telefony, dokumenty i karty kredytowe. Broń, której użył do popełnienia przestępstwa, wysłał do swojego brata, Michaela, który pozbył się jej dla niego. Czyli Dawid zamieszał w to kolejną osobę. Rzeczy należące do rodziny Flactive znaleziono w posiadaniu zarówno Dawida i Aleksandry,
jak i małżeństwa Adamsów. Okazało się też, że wśród zabawek dzieci Aleksandry i Dawida znaleziono nawet zabawki zabrane z pokoi dzieci Flaktifów. Uznałam ten mały szczegół za coś, co idealnie podsumowało albo ukoronowało bezwzględność i okrucieństwo tej pary. Dawid powiedział też, że wrócił po raz drugi na miejsce, gdzie spalił ciała, aby spalić m.in. ubrania, które miał tamtego dnia na sobie. Wrócił też w to miejsce po raz trzeci, tym razem już z policją, która we wskazanym przez niego miejscu istotnie znalazła spalone kości i zęby wszystkich członków rodziny. I Dawid utrzymywał, że do postrzelenia Zawiera doszło w wyniku wypadku, a pozostałe morderstwa, jakie się dopuścił, były, nie wiem, wynikiem szoku i paniki. Ale wszyscy, to znaczy Aleksandra, Stefan i Izabel, opowiedzieli zupełnie inną historię. Dawid miał planować to morderstwo już od dłuższego czasu. Pierwszy raz przyszło mu do głowy, gdy obejrzał dokument o seryjnym włoskim mordercy, który działał we Francji, Alfredo Stranieri, który kupował od ludzi nieruchomości, po czym po podpisaniu umowy, zanim jeszcze doszło do przekazania płatności, zabijał ich i tym samym przejmował ich własność. Dawid wtedy uznał, że jest to świetny pomysł. Zupełnie jednak zignorował tą część dokumentu telewizyjnego, w którym Stranieri został oczywiście złapany i aresztowany. Ale największą rozbieżnością w zeznaniu Dawida i reszty jego bandy było to, jak dokładnie przebiegły wydarzenia z 11 kwietnia. Bo według nich Dawid wcale nie postrzelił Zawiera pierwszego w wyniku wypadku, ale przyszedł do domu jeszcze pod nieobecność rodziców, gdy w domu były tylko dzieci. Wszedł do środka, mówiąc dzieciom, że chce poczekać na ich rodziców, ponieważ ma do nich sprawę. Będąc w środku, zabił najpierw dzieci, po czym poczekał na powrót rodziców do domu. Jako pierwsza wróciła Graciela, a zaraz za nią Zawier. Analiza śladów krwi potwierdziła jeszcze jedną rzecz, którą policja tak podejrzewała od dawna. Rozbryzgi krwi w salonie, dziecięcej sypialni i pralni świadczyły nie o tym, że ktoś został postrzelony, a raczej o tym, że został pobity na śmierć. Jedynie ślady krwi Zawiera sugerowały, że mężczyzna istotnie został postrzelony. Co lekko pokrywa się właśnie z historią Dawida, że pomiędzy nim a Zawierem wybuchła bójka. Zawier był postawnym, silnym mężczyzną, więc Dawid nie miał z nim szans. To wtedy pewnie musiał użyć przyniesionego ze sobą wcześniej pistoletu do obrony, jak to ujął. I to tłumaczy też, dlaczego nikt z sąsiadów niczego nie słyszał, ani dlaczego nikt z domowników nie zdołał uciec z domu. Gdyby Dawid wystrzelił z broni łącznie 5 razy pod rząd, ktoś z sąsiadów na przykład pewnie by coś usłyszał, ale jeden strzał pewnie nie zwrócił niczyjej uwagi. Stefan miał też wiedzieć dokładnie o wszystkich planach Dawida. Miał nawet pomóc przyjacielowi w wykonaniu tego planu. Ale w ostatniej chwili wycofał się, mówiąc, że nie jest w stanie tego zrobić, że nie jest w stanie dopuścić się morderstwa. Dawid zadecydował więc, że pójdzie sam. Aleksandra również miała o wszystkim wiedzieć. Dawid przed wyjściem z domu 11 kwietnia dokładnie powiedział jej, że dziś jest dzień, kiedy ma zamiar wykonać swój plan. Aleksandra została w domu z dziećmi. Nad ranem Dawid obudził ją, aby powiedzieć jej, że już po wszystkim. Postacie Stefana i Izabel dla wielu są interesujące, jak i ich intencje dla wielu do dziś pozostają tajemnicą. Wiemy, że Aleksandra i Dawid odnieśli wyraźną korzyść z morderstwa. Mogli mieszkać w jednym z domów należących do rodziny Flaktiv przez kilka miesięcy za darmo. Skorzystali też z wielu rzeczy, które ukradli z ich domu. Ale Stefan i Izabel z niczego nie skorzystali. Nie mieli ani zamiaru wprowadzać się do domu rodziny Flaktiv, ani nie wiadomo nic o tym, aby otrzymali jakąś zapłatę od Dawida i Aleksandry. Nic z tych rzeczy. A jednak byli od początku do końca świadomi planów Dawida, a po wszystkim pomogli też w pozbywaniu się śladów. Dlaczego? Jedynym wyjaśnieniem, jakie znalazłam, jest chyba to, że Stefan i Izabel, a w szczególności Stefan, gdzieś właśnie o nim przeczytałam, jest to, że był raczej taki uległy i łatwo dający się zmanipulować. Coś, co Dawidowi udało się zrobić z niezwykłą łatwością.
No ale właśnie, czy Dawid na pewno zrobił to wszystko sam, tak jak mówi? Nie jest to niestety zupełnie jasne. W swoich początkowych zeznaniach istotnie powiedział, że za wszystko tylko on jest odpowiedzialny. Reszta pomagała tylko ukryć ślady. Ale potem, gdy dotarło do niego, że spędzi resztę życia w więzieniu, zatrudnił adwokata i zmienił swoją historię. Według nowej wersji przyszedł tamtego dnia do domu rodziny Flaktiv, aby pogadać o przedłużeniu umowy wynajmu. Gdy nagle ktoś go zaatakował, uderzył w głowę i Dawid stracił przytomność. A gdy obudził się, zobaczył nad sobą dwóch nieznanych mu mężczyzn, którzy, gdy ten był nieprzytomny, zabrali mu broń, którą akurat miał przy sobie, i zabili rodzinę Flaktiv, po czym zmusili Dawida do pozbycia się ciał. Dawid nie znał tych mężczyzn, ani nie potrafił ich opisać, ani nic. Po prostu został do tego wszystkiego przez nich zmuszony. Historia swoją drogą łudząco podobna do historii, jaką opowiedziała Brittany Norwood ze sprawy Lululemon. Dawid Otyes został, chyba nie ma tu dużego zdziwienia, skazany za 5 morderstw z premedytacją i otrzymał wyrok dożywocia. Stefan za pomoc Dawidowi otrzymał 15 lat, a Aleksandra i Izabel kolejno 10 i 7. A brat Dawida, ten, który pomógł mu pozbyć się broni, trzymał wyrok 1 roku pozbawienia wolności za pomoc w pozbyciu się śladów. Wszyscy, poza Dawidem, wyszli już na wolność. Ale sam Dawid potencjalnie może złożyć za niedługo o możliwość wcześniejszego zwolnienia za dobre sprawowanie. Już bodajże za kilka lat. Ale wątpliwe jest, że zostanie tak szybko wypuszczony na wolność, czy że zostanie w ogóle wypuszczony. L'affaire Flaktiv jest jedną z najgłośniejszych francuskich współczesnych spraw. Między innymi dlatego, że sprawcy wielokrotnie pojawili się w telewizji po zaginięciu rodziny, opowiadając o niej kłamstwa i próbując przywłaszczyć sobie ich dom. Wszystko to, co zrobili Dawid i Aleksandra, świadczyło o ich niezwykłej samolubności, bezwzględności i jakimś poczuciu uprzywilejowania. Poczuciu, że dosłownie wszystko im się należy, nawet jeżeli oznacza to, że muszą dopuścić się okropnej zbrodni. Wciąż wiele osób szokuje, i w tym mnie, że Dawid, jeżeli założymy, że zrobił to sam, był w stanie zabić nie tylko dwoje rodziców, ale również trójkę dzieci. Dzieci w podobnym wieku co jego własne. Dzieci, które zresztą znajdowały się wtedy dom obok. I Aleksandra, która wtedy z tymi dziećmi została, według jej zeznania, i opiekowała się tymi swoimi dziećmi, wiedząc, że jej partner poszedł zabić właśnie dzieci w podobnym wieku. I właśnie, czy Dawid zrobił to wszystko sam? Jest to wątpliwe, ale niestety bez dowodów niewiele można poradzić. Wierzy się, że fizycznie nie było to do końca możliwe, aby Dawid działał zupełnie sam tamtego dnia. Ktoś musiał mu przynajmniej do pewnego stopnia pomóc. Między innymi wierzy się, że spalenie ciała musiało zająć dłużej niż 2-3 godziny, jak utrzymuje to Dawid. Ktoś musiałby spędzić w lesie przynajmniej całą noc, dorzucając stale drewna do ognia, aby utrzymać temperaturę potrzebną do spalenia ciał. Wiele wskazuje więc na to, że ktoś został na miejscu w lesie i doglądał ogniska. Kto to w takim razie był? Aleksandra? Stefan? Do jakiego stopnia udział we wszystkim miała Izabel? Pozornie zdaje się w całą sprawę być najmniej zamieszana. Jak to się stało, że poza Dawidem i Aleksandrą, niż jego brat, Stefan i Izabel, byli gotowi zatuszować to przestępstwo i byli gotowi milczeć i zupełnie zaakceptowali to, że ktoś zabił 5-osobową rodzinę, jakby to było nic. Mam wrażenie, że oni wszyscy myśleli o tym tak, jakby to morderstwo dokonane przez Dawida było po prostu, nie wiem, kolejnym włamaniem czy kolejną kradzieżą samochodu. Ciężko powiedzieć, czy Dawid wyjdzie kiedyś na wolność, ale cała reszta bandy na wolności już jest i gdzieś żyje. Ciekawi mnie też, co stało się z dwójką dzieci Dawida i Aleksandry, które z moich obliczeń wynika już są oczywiście dorosłe i mają może nawet i 20 kilka lat. Na pewno są świadome czynu, jaki dokonali ich rodzice. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym radzą. Szkoda mi też syna Gracieli, Mario, który teraz również jest już dorosłym człowiekiem.
któremu tak naprawdę ta zmiana decyzji w ostatniej chwili uratowała życie. Gdyby Mario przyjechał do domu w piątek po szkole, tak jak na początku to planowano, no to możliwe, że stałby się kolejną szóstą ofiarą Dawida. Wiem, że była to sprawa bardzo głośna we Francji i do dziś przez wielu Francuzów jest pamiętana i jest wielu dobrze znana, ale z jakichś powodów nie przedostała się za bardzo poza granice Francji. Nie ma o niej zbyt wielu materiałów w języku polskim czy angielskim w ogóle. Co muszę przyznać, trochę mnie dziwi, bo jest to historia naprawdę szokująca. Takie okrucieństwo, jakim wykazali się Dawid przede wszystkim, ale i Aleksandra, nie zdarza się w wielu sprawach. I to, co chyba też szokuje, to nawet nie sam akt morderstwa, ale to, że spora grupa dorosłych ludzi była później w stanie żyć przez wiele miesięcy, czerpać korzyści finansowe z tego, co się stało, i jeszcze pojawiać się w telewizji i opowiadać kłamstwa na temat swoich ofiar. Fakt, że przyjaciele tej rodziny dokładnie wiedzieli, co się stało i nawet przez chwilę nie przyszło im do głowy, aby zgłosić to na policję. Wręcz przeciwnie, byli gotowi kryć swoich znajomych od początku do końca. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jestem ciekawa, ilu z Was o niej słyszało. Jestem przekonana, że mam trochę słuchaczy we Francji, którzy pewnie znają język francuski i może wiedzą o tej sprawie trochę więcej albo wiedzą coś, co ja pominęłam. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Przypominam oczywiście o subskrybowaniu, nie wiem, dawaniu łapek w górę w komentarzach czy udostępnianiu filmów. Wiem, że czasem powtarzam to jak zdarta płyta, ale naprawdę po prostu pomaga to mojemu kanałowi. Statystyki pokazują, że jak przypominam, to rzeczywiście liczby idą w górę. Także dzięki Wam bardzo za to. Trzymajcie się i do usłyszenia za niedługo.